sposobu na to, żeby opowiedzieć wam dokonania 2-letniego projektu, który miał, jak spojrzycie na ostatnią stronę tej książeczki, co najmniej 6 różnych odsłon. Zwykle każdy z was brał w jakiejś części. Chcieliśmy, żeby wszyscy widzieli całość i zobaczyli, jak dużo pracy, jak dużo efektów, jak dużo fajnych rzeczy udało się faktycznie zrobić i osiągnąć. Będziemy chodzić po całym hotelu, będziemy rozwiązywać zadania. Ja tylko chciałam wam powiedzieć od siebie na samym początku, żeby też jakoś za bardzo nie przedłużać, że bardzo wam podziękować, bo nie wiem, czy będzie jeszcze na to okazja, za to, że jesteście, za to, że wykonujecie kawał dobrej roboty i to też dla mnie jest jakąś tam dużą inspiracją i widzę, że to, co ja robię, ma sens i że to jest potrzebne. Także dziękuję wam bardzo i życzę... Życzę wam powodzenia, życzę też dużo cierpliwości, bo to chyba jest najbardziej potrzebne w tym momencie. No i owocnego weekendu. Pierwsza gra w ogóle mnie zaskoczyła. Przyznam szczerze, że nie spodziewałam się, że można w tak szybki sposób i zarazem fajny, interesujący pokazać wszystko to, co się działo właściwie na tych kolejnych etapach projektu. Także z jednej strony jakby wróciłam do tego, od czego zaczynałam, czyli do właśnie takiego watchdogowania krok po kroku. To wszystko jest takie podsumowanie. W głowie się to układa jako taki jeden duży projekt. Jeśli chodzi o tą całą grę dzisiaj, którą zajmujemy się właściwie cały dzień, uświadomiłam sobie, jak jest wiele różnych działań, które są prowadzone przez tych pozytywnie zakręconych ludzi, którzy naprawdę swoją konsekwencją wiele są w stanie zdziałać. Chcę zostawić coś po sobie, żebym mógł swoim dzieciom spojrzeć prosto w oczy i powiedzieć, że wasz ojciec nie przeszedł koło czegoś obojętnie i żeby moje dzieci mogły wrócić do Elbląga, który jest takim dosyć specyficznym miastem, żeby mogli może lepiej żyć i może łatwiej do pewnych rzeczy mieć dostęp niż my w tej chwili. To spotkanie jest dla mnie taką klamrą podsumowującą kurs na straży, który tutaj mnie wyposażył w narzędzia, jakie mogę wykorzystywać, stojąc na straży także środowiska naturalnego, które jest pewnym elementem szerszym jakości życia w Polsce. Plany to bycie bardziej skutecznym w tym, co robimy, czyli w edukacji, w monitoringu i w tych działaniach stronniczych na rzecz środowiska. Myślę, że będzie to dużo łatwiejsza praca po dzisiejszym spotkaniu. Myślenie o tym, co w przyszłości, jak można jeszcze lepiej wspierać watchdogi w Polsce. Przede wszystkim cieszę się, że jest ich coraz więcej, że coraz lepiej rozumieją swoją rolę i działają na rzecz naszego wspólnego dobra. Także ja czuję, że korzystam ze wszech miar, z każdych działań, które się odbywają i lokalnie, i centralnie. Najważniejsze, co było, co się zadziało, to ja mówię dla mnie, sieciowanie, czyli my się znamy i wzajemnie możemy się rzeczywiście wspierać, tak prywatnie dzwonimy, pomagamy. Fajnie, że nie jesteśmy sami, nagle okazało się, że więcej jest takich wariatów i to jest fajne. Jesteśmy taką watachą wilków, która nie po to, aby atakować i rozszarpać, tylko po to, aby tak naprawdę doprowadzić do sytuacji, w której będziemy bronić naszego rewiru. Mam teraz możliwość jakby porozumienia i skonsultowania pewnych kwestii dotyczących nawet dostępu do informacji publicznej, no ale też inspiracja, jeśli chodzi o różnego rodzaju, prawda, inicjatywy. Mam takie poczucie, że wykorzystaliśmy różne etapy tego projektu,
docna i widzę to w działaniach mojego zespołu. Jesteśmy dużo sprawniejsze, łatwiej nam w domaganiu się na przykład informacji z Ministerstwa Zdrowia czy od placówek położniczych. Jak przypominam sobie siebie 2 lata temu i teraz patrzę na siebie dzisiaj, to mam wrażenie, że sama się zmieniłam na poziomie osobistym i na poziomie właśnie zawodowym jako watchdog. No, dużo emocji związanych z tym naszym spotkaniem tutaj dzisiaj, bo jest to spotkanie, które kończy jakiś taki cykl, który się wydarzył. Mam wrażenie, że i na takim poziomie osobistym dla wielu osób z naszej organizacji i na poziomie jakby stricte organizacyjnym. Część rzeczy przekułam już na praktykę, na przykład poprosiłam Ministerstwo Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej o udostępnienie całego zbioru danych surowych, które zostały zgromadzone w ogólnopolskim badaniu liczenia osób bezdomnych. I te dane poddałam analizie i uzyskałam jakieś takie właśnie wykresy, wyniki, których ministerstwo nie pokazało. Także bardzo się z tego cieszę, bo jest to dla mnie użyteczne rzeczniczo. Zamierzamy się tutaj spotkać w Centrum Rozwoju Edukacji w Lublinie po raz drugi z siecią nauczycieli opiekunów samorządu szkolnego. Na pierwszym spotkaniu było tych nauczycieli 8, wiem, że teraz jest chętnych osób 10. Szkolenie właśnie edukacja prawna w szkole pokazała nam, jak wielkie są możliwości właśnie pracy z młodzieżą na tym gruncie, że jest potrzeba przede wszystkim do tego, żeby pracować z młodzieżą. Ważne, że dowiedziałem się, że jest nas tak wielu w Polsce, kilkaset osób. W porównaniu do ogólnej populacji Polaków może to nie jest wielka liczba, ale z uwagi na to, że jest to jednak działanie, to jest jednak takie płynięcie pod prąd, no to robi to wrażenie.